Nie da się napisać żadnej pracy dyplomowej bez stosowania przypisów. Dlatego też w tym nagraniu powiem Ci 7 zasad tworzenia przypisów. Zwrócę uwagę na istotne aspekty, które pozwolą Ci uniknąć częstych błędów, jakie popełniają studenci podczas tworzenia przypisów. Dzięki temu zrobisz to poprawnie i zapunktujesz u swojego promotora. Zasada numer 1. Umieść przypis w odpowiednim miejscu w tekście. Przy wstawianiu przypisu pamiętaj, aby każdy przypis wstawić na końcu zdania przed kropką. Jeśli wstawiamy cytat, to przypis powinien znajdować się za znakiem cudzysłowu i przed kropką. Jeśli coś wymieniamy, to przypis powinien znajdować się przed dwukropkiem. Przypisów powinno być około 3-4 na każdą stronę. Zasada numer 2. Liczba przypisów na stronę. Zachowaj odpowiednią proporcję przypisów na każdej stronie pracy. Nie może ich być za mało, ale też nie powinno ich być za dużo. Z reguły każdy akapit pracy powinien być wyposażony w przypis. Optymalna liczba przypisów na stronie to 3-4. Zasada numer 3. Odpowiedni format przypisów. Sprawdź wytyczne uczelni co do poszczególnych wymagań dotyczących przypisów, ale przeważnie są one następujące. Czcionka Times New Roman rozmiar 10, wyjustowana obustronnie, interlinia równa 1. Przypis zakończony kropką. Zasada numer 4. Stosuj jednolity język w przypisach. Dotyczy to przede wszystkim słów tamże i ibidem oznaczających cytowanie tego samego źródła jedno po drugim, bądź skrótu dzieło cytowane i jego łacińskiego odpowiednika oznaczającego cytowanie źródła po raz kolejny w pracy, ale nie jedno po drugim. Jeśli zdecydujesz się na nazewnictwo polskie, konsekwentnie trzymaj się tego w całej pracy. Jeśli na łacińskie, to zostań do końca przy łacińskim. Nie mieszaj obu. Zasada numer 5. Aktualne przypisy. Pamiętaj o tym, aby cytowanymi przez Ciebie źródłami nie były źródła nieaktualne. Wybieraj zawsze najnowsze książki, publikacje, artykuły, gdyż są one najbardziej aktualne. Cytowane przez Ciebie źródła nie powinny być starsze niż 10 lat. Wyjątek stanowią źródła dotyczące definicji niezmiennych od lat. Zasada numer 6. Zachowaj proporcje w cytowanych źródłach. Co to oznacza? Większość Twoich przypisów powinna pochodzić z literatury, opracowań naukowych, artykułów. Następnie pod względem liczebności powinno się cytować akty prawne, zaś najmniej powinno być stron internetowych i innych źródeł. Zła proporcja w przypisach może zostać potraktowana jako poważny błąd. Zasada numer 7. Cytowanie aktów prawnych. W przypadku cytowania aktów prawnych nie zapomnij o tym, aby podać pełną nazwę aktu prawnego, a także numer jego aktualnego dziennika ustaw. Cytując akty prawne, korzystaj z internetowego systemu aktów prawnych. Wchodząc w konkretny akt prawny, wybierz ostatni z dostępnych dziennik ustaw. Mam nadzieję, że zaprezentowane przeze mnie zasady dotyczące tworzenia przypisów okazały się pomocne i pomogą Ci stworzyć poprawne przypisy w Twojej pracy dyplomowej. Pamiętaj, że dobrze zrobione przypisy to jeden z elementów podlegający ocenie promotora i komisji egzaminacyjnej, co wpłynie na ostateczną ocenę Twojej pracy. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności. W szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep Magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.